Ja chcę się z Wami dzisiaj podzielić krótkim cytatem, ale myślę bardzo mocnym, i to cytatem, który jest głęboki. Znalazłem go w podcaście i na YouTubie Łukasza Jędraszkiewicza. Podcast, czy te odcinki YouTube'owe nazywają się Okiem Kupca i taki hashtag można sobie poszukać, żeby go odnaleźć. Łukasz tam jeszcze z jednym kolegą zakupowcem również rozmawiają na temat tego, jak widzą pertraktacje, negocjacje, rozmowy pomiędzy handlowcami a stroną zakupową, działami zakupowymi w firmach. Jest to przeciekawe, szczególnie dla nas handlowców, że dwaj zakupowcy rozmawiają, czyli my możemy z tego wyciągnąć też coś dla siebie i zobaczyć ten proces, który obserwujemy od naszej strony zwykle trochę innymi oczyma. Serdecznie polecam tą serię, bo jest na wesoło, jest bardzo bezpośrednio, nazywa rzeczy po imieniu i punktuje handlowców, co ja bardzo lubię, bo to pomaga nam być po prostu lepszymi. No ale do cytatu. Cytat, który tam się pojawił, jest następujący. Jeżeli potrzebujesz, zapisz go sobie, bo może Ci się przydać jako taka refleksja. Cytuję: zwierzyna ucieka od myśliwego, ale lgnie do farmera. Zwierzyna ucieka od myśliwego, ale lgnie do farmera. Pomyśl sobie, w jaki sposób Ty sprzedajesz. Czy jesteś bardziej właśnie takim hunterem, myśliwym, czy może bardziej szeroko patrzysz na proces, trochę huntersko, tam gdzie trzeba, ale w dużej mierze farmersko, czyli jeżeli jeden kanał komunikacji akurat nie działa albo nie jest skuteczny w danej firmie, to masz inne rozwiązania, jesteś wszechstronny. Dlatego, że jeżeli by nawet na chwilę uznać, że nasz klient, nasz odbiorca jest w cudzysłowie taką symboliczną zwierzyną, no to jednak zwierzyna ucieka od myśliwego, od tego, który chce tu i teraz szybko ustrzelić grubego zwierza, ale gnie do farmera. Dlaczego? Bo farmerzy zakładają... wypadło mi słowo z głowy, ale jak się nazywają te takie miejsca, gdzie można dokarmiać na przykład sarny albo jelenie? Paśniki chyba w lesie. A zatem farmer kojarzy się z tym, że daje życie, daje jedzenie, daje możliwości, a hunter kojarzy się z tym, że życie odbiera. Pytanie, jak chcesz być kojarzony? Wszystkiego dobrego, to były moje 2 minuty.